Witam w kolejnym vlogu i już teraz po raz ostatni w tym vlogu. Widzicie klatkę w tym świątecznym nastroju. Myślę, że już czas, żeby to zmienić. I dzisiaj oprócz tego, że już zdejmiemy ozdoby świąteczne, wiadomo, posprzątamy świnką klatkę, ale jeszcze mimo to więcej zmienimy w tej klatce, ponieważ damy świnkom nową kuwetę, którą już w sumie dłuższy czas temu kupiłam, ale jeszcze jej nie zmieniłam na tą nową, bo tamta jeszcze nie była w takim złym stanie, więc dzisiaj zmienimy sobie na tą i też maty damy świnkom nową łazienkową, bo tamta jest już rzeczywiście nie za bardzo czysta. I damy też świnkom nowe mebelki, no bo już nie chcę, żeby były w tych świątecznych. Wydaje mi się, że to już czas, żeby te mebelki też zmienić. Już święta się skończyły jakiś czas temu. Już jest styczeń. I teraz świnki będą miały wystrój na zielono. Wszystkie mebelki są ze sklepu internetowego Kraina Tuptusia. Świnki już są na wybiegu, a ja teraz zajmę się ich klatką i zmianą całego jej wystroju. Na wybieg dałam im tunel i jeszcze te kule sianule, żeby mogły się bawić. Zastanawiam się, czy też zabrać im tego bałwanka, bo no w sumie jest zima, więc pasowałoby do dekoracji zimowych. No nie wiem, właśnie zastanawiam się, co z nim zrobić. Te naklejki sobie odkleimy, mimo tego, że też są bardziej zimowe niż tylko świąteczne, ale wydaje mi się, że już wystarczy. Ponieważ te też odkleję, te LED-owe. Jeszcze mogę je wam zaświecić na chwilę. Bo też już raczej nie będą pasować. Już wycięłam matę do odpowiedniej długości. Teraz taką matę będą miały świnki w klatce. Teraz wyrzucam część peletu spod spodu, ten, który widać, że jest już brudny. I będę dawać świeży. Jest już świeży pelet w klatce. Teraz dam im świeżego sianka do nowego paśnika. Może ten paśnik nie jest już taki nowy, ponieważ kiedyś już go używałyśmy. Ale oczywiście jest wyprane. I daję im sianko o smaku nagietka. Właściwie z dodatkiem nagietka. Z Vitapol. Tak na razie prezentuje się klatka. I jeszcze damy pozostałe akcesoria. Legowisko i zawieszę hamaczek. A teraz jeszcze idę dziewczynom umyć miseczki. Żeby miał jeszcze więcej miejsca w klatce, to pomyślałam, że to legowisko w sumie mogę dać w tym miejscu. I żeby tu od razu miały hamaczek i mogą sobie tak razem leżeć obok siebie. Tylko i tak ja, znając moje świnki, wiem, że one to wszystko zrobią po swojemu. Hamaczka nie ruszą, no bo hamaczek jest przymocowany. Paśnika też nie mogą przestawić, bo też jest przymocowany. Ale myślę, że jeżeli chodzi o legowisko, to ja wiem, że one go przestawią według siebie, ponieważ inne domki, te, które nie można było mocować, to one również przesuwały go je tak, jak chciały. I teraz będę dawać prosiaczkom jedzonko. W ogóle jeszcze mam też w pokoju świąteczny wystrój, ale też już myślę niedługo go zdjąć, znaczy zmienić. I dzisiaj prosiaczką dam mniszek lekarski, liście. Oraz ziele kukurydzy. Tak się prezentuje klatka świnek. Jeszcze nie zdjęłam lampeczek, ale oczywiście też zaraz je zdejmę. A nie zdjęłam ich na razie tylko dlatego, że jest w pokoju bardzo ciemno, pochmurno i przez to boję się, że na filmie będzie słabo widać ten wystrój klatki, dlatego jeszcze zatrzymałam światełka, ale też już dzisiaj je ściągnę. I w ogóle myślę, że już wszystkie dekoracje w pokoju zdjąć świąteczne. Ale chcę wam właśnie pokazać jeszcze, jak wygląda klatka, zanim wejdą do niej świnki, bo świnki oczywiście wszystko zrobią po swojemu. Tu jeszcze dałam im te kule sianule, których jeszcze nie zjadły, więc żeby jeszcze miały do zabawy. Świnki już w klatce. Oczywiście wiadomo, czym się zajęły na początku.
O dziwo, jeszcze niczego nie przestawiły, chociaż podejrzewam, że zaraz Luśka to zrobi. Ale to dlatego, że na razie zajmę się jedzonkiem, a później zajmą się już meblowaniem swojej klatki. Olcia już coś kombinuje, bo jej nie za bardzo pasuje, że to logowisko jest w tym miejscu, bo ona woli przecież, żeby ono stało na samym środku klatki. Nie chce mieć ładnie, tylko chce mieć po swojemu, tak jak jej się podoba. Możecie pisać, czy wasze świnki też tak robią. Oczywiście moje prośniaki, tylko jak im dawałam domki, które nocowały się do klatki, no to wtedy nie miały tej możliwości. Ale jak to bardzo lubią meblować, więc mogłyby zostać nawet dekoratorami wnętrz. Nie pokazywałam mojego kalendarza na 2024 rok. Mam kalendarz z prosieczkami i tak wygląda styczeń. U mnie dzisiaj cały dzień pada deszcz. Majeczka, jak widzicie, śpi w legowisku. I nie ma ochoty wyjść z domu. Świnki też leżą, właściwie śpią. Zobaczcie, jakiej słodkiej pozycji Melcia śpi na legowisko. Z wyciągniętą łapką. Alusia śpi pod hamaczkiem. Idziemy na obiad do KFC. Widzicie już tabliczkę. Dzisiaj robimy tort na moje urodziny. Tu już będzie masa. Muszę ubić jajka. I będzie to tort orzechowy. Mam już zmielone orzechy.
Dzisiaj Wam pokażę moje prezenty urodzinowe. Słodycze. Moje interesuje się. Teraz Wam pokażę mój prezent główny. Oczywiście ja już widziałam te prezenty, więc Wam tylko pokazuję na filmiku. Jest to bransoletka właśnie z tej firmy, kamień księżycowy. I do tego mamy dwie modułowe zawieszki. I to są zawieszki grawerowane ze zdjęciem. Jedna i druga. I możecie zobaczyć, kto jest na tej bransoletce. Mela. Już myślę, że domyślacie się, co jest na drugiej zawieszce. Lusia. Więc są to dwie modułowe zawieszki do tej właśnie bransoletki z moimi prosieczkami. Nie wiem, czy kojarzycie, że ja mam bransoletkę z Mają, ale bransoletkę mam ze wstążką, nie tego typu modułową. Ale to Wam może później już pokażę, żeby nie mieszać, bo na razie chciałabym jeszcze pokazać Wam mój kolejny prezent. I mój następny prezent jest to zestaw startowy. Jest to zestaw startowy do paznokci metodą tytanową. I już tego zestawu używałam, więc nie pokazuję Wam go po raz pierwszy, bo już go używałam. I mam też do niego dużo właśnie kolorów. Ponieważ ja ten prezent dostałam nawet już wcześniej, przed urodzinami, bo był on mi potrzebny na Sylwestra, żeby też sobie jakoś paznokcie pomalować. Ja właśnie teraz tą metodą mam pomalowane. I takie mam kolorki. Ten według mnie jest najładniejszy. Jeszcze jasny, różowy. Teraz taki dość mocny, buraczkowy, można powiedzieć. No i tu mam cały zestaw startowy. Stop. Baza, aktywator i jeszcze dodatkowo wąt i tu mam też do mycia właśnie pędzelków. Nie kochani, to jest mój taki kosmetyczny prezent. I oprócz tego biżuteria, oczywiście jestem bardzo z prezentów zadowolona. Chciałam Wam jeszcze pokazać, że z tej samej firmy mam bransoletkę z wizerunkiem majeczki. Tylko, że ta bransoletka nie była już modułowa, tylko na wstążce. Jeszcze brakuje mi z Zuzią i z Sonią. Jeszcze Wam nie pokazałam, że z tyłu medalików, na odwrocie, mam daty urodzenia zwierzaków. Melci i Lusi. Witam Was w kolejnym dniu tego vloga i ja za chwilę będę wychodzić do pracy. Właśnie Majeczce będę dawać karmę. Szczeka na jedzonko. Thank you.
wracamy do domu. Wróciłam z galerii i teraz pokażę Wam moje zakupy. Ale najpierw pokażę Wam zakupy, jakie zrobiłam dla zwierzaków. A później to, co kupiłam dla siebie. Dla Majeczki dwie paczki smaczków. Dla świnek serduszko. Jest to serduszko ziołowe z płatkami kwiatów. Jeszcze nigdy takiego nie miały. Ono jest, widzicie, z sznureczkiem i możemy je zawiesić w klatce. I to kupiłam w Kakadu. Przysmaki z Vitacraft też są z Kakadu. A te przysmaki są z Dilsa. Tak, już pamiętam, z Dilsa. I jeszcze w Dilsie kupiłam maty treningowe, maty higieniczne. To je kupiłam z myślą o świnkach, bo zawsze jednak wolę mieć w domu takie maty. I teraz Wam pokażę to, co kupiłam dla siebie, no bo to są zakupy dla zwierzaczków. I sobie kupiłam taki sweterek. On był już na wyprzedaży. Ten sweterek jest z H&M-u. Już z wyprzedaży. W tym świetle nie wiem, czy dobrze widać jego kolor. On ma bardzo jasny kolor i to jest coś w rodzaju takiego koloru pudrowego różu, trochę kremowego. Ciężko mi określić ten kolorek, ale w aparacie wydaje mi się, że wygląda inaczej niż na żywo. I ma cekiny. Oprócz tego jeszcze kupiłam spodnie dresowe. Takie właściwie nie do pracy, tylko z pieskami, żeby gdzieś na spacerki. I te spodnie kupiłam w New Yorkerze. I takie czarne po prostu spodnie dresowe. Mój największy zakup jest to nowa kurtka. Wydaje mi się, że jest to bardziej kurtka wiosenna, nie zimowa, więc będzie na wiosnę, bo nie jest ona aż tak gruba. Ale naprawdę bardzo mi się ona spodobała, bo zobaczcie, jest taka szkląca. Będzie też przeciwdeszczowa, ale to zwyczajnie do chodzenia. No i na wiosnę wydaje mi się, że idealny kolorek, taki kremowy. I to jest, już Wam pokazuję, gdzie ją kupiłam. W jakim sklepie. I wcale nie była droga, bo zapłaciłam za nią 120 zł, więc wydaje mi się, że jak za kurtkę 120 zł to jest całkiem rozsądna cena. Ona jeszcze oprócz tego ma pasek, którym możemy związać. No, według mnie jest naprawdę świetna, jeszcze do tego ma kaptur, więc to jest taki mój duży zakup. Tylko Wam pokażę w całej okazałości tą kurtkę. Kończę ten filmik i jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.